Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. No i chyba zapowiada się delikatny Close Quarters Combat teraz. Delikatne CQC, bo nie wiem czy pamiętacie co się kryje za tą lokacją, tam w tamtym przejściu, na jego końcu. No niestety, ej moment, no już myślałem, że znak przyzwania. No niestety arena nie wygląda na zbyt dużą. Więc jeżeli tam faktycznie jest król, chyba że wpadnę gdzieś, gdzie arena będzie większa. Tylko kurczę, ten rycerzyk mnie zastanawia. Kurczę, jak to, jak ktoś zginął? Czyżby próbował w niego strzelić albo coś? No nie mogę go namierzyć, więc nie chcę próbować, ale jeżeli on będzie bossem tutaj, no to kurczę, sorry, ale idąc już w połowie schodów zawsze do niego lutować. Z zaklęciami, łukiem, nieważne. Byle czym, byle sobie jakoś pomóc. A, tak jak podejrzewałem. O, ale sorry, nie spodejrzewałem aż takiego spadku. Kurde, stary chaos. No to pięknie. Moment, jesteś ze mną przeciwko mnie? Ze mną przeciwko mnie? Nie mogę cię namierzyć. Więc może jesteś pomocnikiem na dobre. Ale wy już nie. Kurde. O kurcze, dużo. Was, ale... Ej, okej. Dobra, jakoś sobie daję radę. Nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle. Dobra, temu pomóżmy. Tak najlepiej, jak tylko możemy. Chyba, że tam już... Kurde, tam już następni się respawnują. O, kurde. Houston... Możemy mieć problem zaraz. To właściwie problem już jest, ale... Zaraz może być jeszcze większy. Dobra, nie wiem co on robi. Nie wiem co on tam wyczynia. Ale ważne jest to, że walcząc w starym chaosie... Ej, moment. Moment, on wchodził do lustra? Co? Jak? O, gangbang! Gangbang! Ej, zamroził jedno lustro. Okej, byle kto mnie trafi. Jestem martwy. Dobra, teraz pierwsza lepsza okazja. Napitku i trzeba z niej skorzystać. Kurde! Już drugi łyczek był brany. Ćwierć sekundy. Więcej. I może bym uszedł z życiem. No dobra. Ale nie wyglądało tak ciężko. Tylko właśnie, moment. Ja tam walczyłem z żołnierzykami, ale nie uświadczyłem chyba swoim wzrokiem paska zdrowia bossa, czyli króla. Z kości słoniowej, ej, to mi się nie podoba, to znaczy pewnie, że będę musiał tam wytrzymać trochę dłużej z tymi żołnierzami, no niedobrze. Okej, w ciebie nie ma co strzelać, bo się okazuje, że zamrażasz lustra, z których wychodzą przeciwnicy, więc całkiem jesteś przydatny. No ja nie mam takiej umiejętności. Ewentualnie piromancja z mojej strony, mrok, ewentualnie czysta magia, ale lód? No nie. Kryształy? Tak, ale lód? Nie. Słoneczne. Bo coś mi się wydaje, że oni będą mieli wysoki współczynnik obrony przed chaosem właśnie. Dobra, masz tutaj na dzień dobry. Dobra, tu może skokiem. O kurde, dobra. Ani sekundy zwłoki nie może być. To był chyba jeden z... To było jedno z zaklęć piromancji, które ja posiadam w swoim arsenale. Ale nie używam. To był chyba ognisty wąż? Coś takiego. Dobra, riposta. Za dużo, kurde. Trzeba uważać co się robi i co się dzieje dookoła. Moment, czyli tutaj jeden za mną się powinien pojawić? Nie, chyba nie. Ale dobra, jakby co jest dookoła murek, więc nigdzie nie spadnę. Dobra, no w którą stronę to cięcie? Łosiu. No, ej, dobrze się, ale fuk. Tu już przede mną się skończyło. No nie. Dobra, dobij go. Okej, może unik jakiś teraz? Świetnie, jest usik. Dwa łyki, bo mnie na pewno uderzy. A fajnie uzupełniać zdrowie do pełna. Okej, są jakieś wiadomości. Kurde, miał być skok. Żebym się przemiejscowił na tyle, żeby mnie tam ta kula ognia nie sięgnęła. Dobra, przed zaklęciem najlepiej. Shit! No dobra. Będzie problem. Znowu. Albo nie, bo znowu!
centymetry dzieliły mnie od spalenia. Ach kurde, no to akurat było tak proste w uniknięciu, a jednak tego nie zrobiłem. Dobra, ale powiedz mi, czemu tylko jedno lustro? Czyżbym resztę musiał sam zamrozić? Albo potrzebuję większej ilości rycerzy. Dobra, może jak tych zabiję. Ej, właśnie, ale ja mam tutaj coś fajnego na dużą grupę przeciwników. No jednak wcale nie aż takie fajne, jak można było myśleć na początku. Trzeba było dwa łyki, trzeba było dwa łyki. Nie, serio, co tu zrobić? Jest ciężki orzech do zgryzienia teraz. No co, no walczyć. Oczywiście, że walczyć, to przede wszystkim mogę robić. No, i poprawka. Szlak! O, nie jest tak łatwo. Nie jest mimo wszystko tak łatwo. No, ile tych cięć? Dobra, no... Cała stamina poszła. Ale to chyba dobrze. No, leśny sprintem, no. Dobra, chodźmy może w tamten rewir, tylko właśnie Estus. Kurde, piechol, Estus! Dobra. No to tak, jesteś pierwszy w kolejności do strzału. No przecież nawet taki chłopek roztropek. I tyle problemów. Ej, oj, tam jest przedmiot. Bardzo z chęcią bym go podniósł. O, kolejny ogień. No to ładnie. No to pięknie. Dobra, moim celem jest teraz tamten przedmiot. Dusza z Lois. No dobra, mam jedną więcej. Miałem zero. Należy się cieszyć. Dobra, takie ładne cięcie. Dwóch gości zgarnęło obrażenia. Kurde, no ale leć tym sprintem, no. Już widzę tutaj cienie, jak się zbliżają. Dobra, będziesz moją ofiarą? Nie, ja będę twoją. Choć niekoniecznie, a jednak. Dobra, znowu sprincik. No ale sprincik, poproszę, no co jest grane, czemu on tak rzadko wchodzi. Dobra, ostatni Estus. Jak niedobrze, jak niemiło. Ale tego piromanta już można było rozwalić, ale w sumie tego też. Dobra, i przedmiot, weź ten przedmiot. Jak? Hełm? No liczyłem na kolejną duszę. Bo bardzo możliwe, że o to tu właśnie chodzi. O te duszyczki. Dobra, jeden kamyk może być za mało. Dobra, jeszcze jeden. No już raczej się teraz nie uda. Ale kto wie, kto wie. Trzeba być dobrej myśli. Nie można być fatalistą. Okej, ty zginiesz? Tak, na szczęście. Ale bez przedmiotu z twojej strony. Dobra, ognisty pokos. Tam gdzieś w tłum. Oj, mało, maleńko, malutko zabiera. Okej, nie, bo zaraz tam wpadnę. Z tyłu gdzieś. Co my tu jeszcze mamy? Czym mogę sobie do nich postrzelać? Mogę postrzelać tym na przykład. Jak tam magia? Magia lepiej niż można podejrzewać. No, ach, kurczę, liczyłem, że może w dwóch to wejdzie. Ale nie. Oj, kurczę, pomyliłem klawisze. Pomyliłem klawisze i... Ej, nie ma kary. Ani wąż mnie nie sięgnął. Ej, czyżby szczęście wreszcie miało zamiar mi dopisać? No teraz to samo. No dobra, to już mogło być lepiej. Dobra, ale jest czas na klejnot. Chyba trzech ostatnich. Jeszcze jeden i po tobie. Jeszcze jeden. Kurde. Zbyt ochoczo, zbyt ochoczo. No i powoli zaczyna klejnotów brakować. Ale spokojnie, te ataki nie są zbyt trudne w uniknięciu. Dobra. Osmalone nogawice. Chyba cały zestaw tutaj zbiorę. Zanim ta walka się skończy. Dobra, rzucajcie do woli. Ja muszę do was doskoczyć. No i seria cięć starczy. Ale fajnie mają ten unik, ten do tyłu skok. Dobra, ale wybitnie piromanci, więc może poczarujmy coś. A poza tym, kurczę, moja tarcza i tak dalej ma bardzo dużą obronność właśnie przed ogniem. Oj, błąd?
nieskarcony. Za daleko jesteście. Nie wiecie, że piromancy mają w miarę krótki zasięg? O kurde, tak samo jak mój miecz. Dobra, double? Nie. Ale pojedynczy starczy. No z jednym to naprawdę, tylko jeden doskok. Poprawka. I wsio. Okej, okay, więc co teraz? Jeżeli teraz dopiero pora na króla. Co to było? No na padzie czuję wibrację, cała plansza drży. Okej, okay. To spodziewam się, kto tam może przyjść. Widzę, jeżeli pozwolicie. Dziabnę sobie już mroczną zawczasu. O kurde, ale wejście to ma dobre. Spalony król kości słoniowej. Dodajcie mu coś do żarcia, coś na gastro. O, shit. O, kurde! No to ładnie, no to nieźle. I jeszcze ma pomagierów. 30 tysięcy, kochani, 30 tysięcy do odbicia. No nie tak znowu dużo, żeby rozpaczać, jak i tego nie zdobędę. No dobra, dobra, ale... Zobaczmy, spójrzmy na ten ekwipunek, który dostałem. Nie, zbroi nie dostałem, dostałem rękawice. Nie, też nie, czyli dostałem tylko nogawice i hełm. Nogawice osmalone z Lois. Osmalone nogawice rycerzy z Lois. Ogień sprawił, że stały się czarne. Rycerze z Lois pogrążyli się w starym chaosie razem ze swoim panem i stracili poczucie własnego ja. Po dziś dzień płoną w agonii u boku ich niegdyś dumnego króla. No teraz ładnie rozpoczął atak, wręcz bym powiedział, że dumnie. No to może nie taki wcale niedumny ten król jest. Dobra, jeszcze hełm. Dokładnie ten sam opis. No dobra. Ale nie jest znowu taki dobry. No nogawice w porównaniu z tymi, które miałem. Zdecydowanie gorsze, tylko lepiej bronią przed trucizną i są o 3 kilo prawie lżejsze. Za mało. Moment, ale to właśnie, mój pierścień był zagrożony zniszczeniem, czy się zniszczył? Tylko zagrożony. Ale okej, dobra, jeszcze dusza pozostała. Dusza z Lois. Ej, to jest to. Nie zapewnia dusz, ale może... Dusza rycerzy z Lois. Rycerze z Lois zostali pochłonięci przez chaos i nie mogli przypomnieć sobie sensu własnego istnienia. Kilku ocalałych, którzy znaleźli drogę do domu, prowadziła resztka ich własnej tożsamości. Ta dusza to czyste cierpienie. Tylko Al-Sanna może wysłać ją na spoczynek. No to dobra. To skoro tak, no to idziemy do Al-Sanny, bo to jest ten duszek tutaj z góry. I zobaczymy, może... Ej, właśnie, może o to jej chodziło. Nie no, co wy, kurde. Nie słuchaliście? Jeszcze było króla uwolnić, czyli zabić inaczej. Ale pogadajmy. Dobra, czyli gadka powtórzona. Ale ja mogę ich poprowadzić. No właśnie, ej, kurczę, mogę to sobie dać jakoś? No kurczę, boję się tego użyć tak po prostu. No raz, że nie da mi dusz w ogóle, to raz. A dwa, jak ją stracę, to ale lipa. Kurczę. No tutaj. Kit użyjmy. Tak, użyjmy duszy z Lois. Dobra, tak podejrzewałem duszyczki. Niestety nie poprawiły się, ale o tym była mowa w opisie, że nie daje nic, jeżeli chodzi o duszę na konto. No ale, co teraz? Rycerz w dalszym ciągu tylko jeden. Cholera jasna, zmarnowałem. Może dopiero na dole trzeba było jej użyć. No, czyżby walka z bossem stała się o wiele trudniejsza teraz, przez moją własną głupotę? Bardzo możliwe, że tak. Mhm. Dobra, no to po duszyczki. Z tymi po kolei. Może zacznijmy właśnie od piromantów. A, dwa skoki, już się wycwaniłem, ale okej, oni też. Mają kolegów. Dobra. Duszyczki, raz. Ej, spokojnie. Bez przesady. Naprawdę mam wrażenie, że
zagalopowałeś się. Dobra, skok, kurde, skok, powiedziałem. Dobra, ale może być też takie coś, byleby mnie, no właśnie, nie zabiło. O, uwaga. Dobra, na szczęście poszło bokiem. Okej, zamknij proszę jedno przejście. Obojętnie które, tylko zamknij. Okej, wybiera zawsze tamto jedno. Czyli może... Inaczej, no kurczę, to w dalszym ciągu daje znać o tym, że ich powinno być więcej. Nawet strzelałbym wniosek, że tyle, ile luster. I nigdzie duszy za nim nie ma. Kurde. A może tutaj muszę wystarczająco dużo ich rozwalić? A! Dobra. Nie jest dobrze. Dwa łyki. Tylko dlatego, że ten tak niczym mnie atakuje. Ej, powiem wam szczerze, że to nawet dobrze się spisało, jak na totalnie durną taktykę. Czyli po prostu stój w miejscu i ciachaj. O kurde. Jesteś piromantą? Dobra, spoko. Oj, nie, wcale nie dobrze. Wcale nie dobrze! Dwa. Muszą być dwa. Dobra. Może oburącz, skoro i tak się z grubsza nie zasłania. Choć mam ku temu dobrą tarczę. Pięknie. Kolejny do piachu. A szkoda, że w dwóch nie wszedł ten strzał. No, ale widzicie, naprawdę te ataki piromancji zbyt wiele mi nie zabierają, nawet jak je zgarnę na kratę. No dobra, jednak troszeczkę. Nie jest to może pół zdrowia, no ale jego pewna duża część. Holy shit! A i przez ogień! Jak odważnie! Piechol the brave! And the stupid! Nie no, nie ma przydomków składających się z dwóch członów chyba. Albo jeżeli są, to nie są zbyt fajne. Dobra, mało zabrała. No! I nie waż mi się czarować więcej. No dobra, chyba że twój kolega. No, zabiera dużo na krótkim dystansie. Dobra, pij już, bo coś mi się wydaje, że koledzy już przyszli. I zaraz tu będą. I raz, i dwa. I może jeszcze mocnym, no. Kurde, nie ma duszy. Z Lois. Ała. I walka z królem. No to ładna lipa. Aż mi się nie chce wierzyć, że tak mogłem zmarnować chyba kluczowy przedmiot dla tej lokacji. A, moja głupota nie zna granic, ale dobra, jaki duży masz ten podjazd na samym początku? Ja poczekam na środku tutaj, na ciebie. No, chyba, że tak się rozpędzisz. Teraz dopiero się zacznie, ale dziura. Może nawet zdążę. Ocenić. Nie, dobra, normalnie biegnie. Zwyczajnie. O, już, szarża. Ej! Dobra, nie jest źle. Oj, dobra, już jest źle. Nie trafił, nie trafił. Idiota, idiota. Dobra, najpierw małych. No nie, 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 nie. Zły pomysł, zły pomysł. Trzeba było ogarnąć wszystkich naraz. No. Dobra, 52 tysiące na samym początku. Kurde! Bez tej duszy może być ciężko. Nie, naprawdę, jestem mega zmartwiony teraz tym, że mogłem zbyt ochoczo użyć tej duszy i ją zmarnować. Uważaj na wrogą hordę. Ale to wcale nie jest prawda. No ale gadałem z nią, no była o niej mowa. To jest Alsanna? W ogóle, czy to jest Alsanna? No chyba tak, kurczę. Przecież. No dobra, no to zostaliśmy z jednym rycerzykiem. Trudno. Może teraz będę miał więcej szczęścia i może któryś wydropi jeszcze jedną, ale coś mi się naprawdę nie chce wierzyć. To by musiało się do mnie szczęście wybitnie uśmiechnąć. Dobra, nie ma co wybierać. Każdego po kolei trzeba załatwić, tak czy tak. No pięknie, ładnie zaczęliśmy. Od skoku, który nie wszedł. Ale to już weszło.
No nie, no nie tak szybko, no nie, no to wstyd aż. Aż wstyd. Nie chociaż zamrozi to jedno lustro. No chociaż załatw mi jednego gościa. No, dobra. Obowiązek spełniony. Ej, ale dużo duszyczek za nich. Dobra, mam wrażenie, że wszedłem na to. Ej, czy on może zginąć zanim zamrozi jakieś przejście? Zapewne się przekonam. Nie, dobra, ale już idzie. Ej, kurde! Ja ciebie jej zabiłem? Przybiegła bestia. Dobra, ale na szczęście jak taki podjazd to tylko jeden atak. Dobra, tutaj giniemy właśnie. Albo niekoniecznie. Odważne zagranie. Graniczące z totalnym debilizmem, ale się udało. No tutaj już nie. No dobra, chyba najwyższa pora stworzyć delikatny dystans. Ale faktycznie delikatny. Dobra, i riposta. No kurde! No bez przesady! No jeszcze aby kula ognia we mnie trafiła, to już naprawdę jak policzek w ryj. Nie no, spokojnie. Lajcik. Dobra, no wyprowadź swój atak, ty również. Dobra, jeden do piachu. Jest i przedmiot. Tarcza! No niedługo serio będziemy mieli cały zestaw. O, o! Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie, jeszcze chwila. Mojej mordęgi. Z tymi żołnierzami. No znowu w fragmenciku zabrakło. Delikatnej, tak małej odległości, że aż żal o niej wspominać. Dobra. Dwa zaklęcia. Żeby się bali podejść. Dobra, nie bali się wcale. Zbyt słabe te zaklęcia. Dobra, dwa łyki wziąłem. Niedobrze. No, znaczy, jak przyjdzie król, to będę miał ich zadziwiająco mało. Dobra, odważne. I głupie! Ale przeżyłem. I jeszcze w dalszym ciągu żyję. Ej, shit. Nie chcę mówić o szczęściu. Ale zamysłu taktycznego tam nie było raczej. Jedyne co mogło być to czyste szczęście. O kurde. Dobra. Jeszcze troszeczkę tego szczęścia mam. Jeszcze troszeczkę. Niewiele. Ale coś tam jeszcze jest. Dobra, zapraszam. Jeden cios i unik. Który się nie udał. No chodź, chodź, chodź. Kurde, no wiedziałem, oni tak lubią. Trzymać się z daleka, tuż po tym jak wyprowadzili atak. Kurde, dobra, ostatni estus. Dobra, uwaga na piumantę. No i oczywiście musiał mnie trafić, no. No okej. Okay. Trip do Majuli się szykuje niedługo. Po zapasy. No, no ja tu nie mam miejsca na błędy już. Piechoj. Proszę cię. No, pięknie. Gorzej. Ale nie tak znowu źle. No bo to jest pewnie ostatnia trójka. Jedyne trio zostało. Dobra, jeden do lamusa. I drugi. W dobrym stylu. No, to już gorszy unik. Ej nie, jeszcze to nie był ostatni wcale. Dwóch piromantów zostało. Dobra, to może oburącz. A faktycznie, bo w macie jeszcze piromancy na krótki zasięg. Zapomniałem. No nie! No nie piromanta! Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Niech się odnawia szybciej. Będę mógł sobie pozwolić na szarżę. No i jednoczesne przeszkodzenie. Piromancie w zaklęciu. No chodź, chodź, chodź. No, no jeżeli myślisz naprawdę, że do ciebie podejdę. Ja sobie poczytam wiadomości. Przed tą skarb, to znaczy wymagany przedmiot. Cholera, tutaj trzeba było użyć! No jak? Niedobrze, ale moment, właśnie. Ej! Co? No nie, nie! Tego to ja się nie spodziewałem. Dobra, dobra. Spoko. Trzeba ochłonąć, kochani. Bo troszeczkę za gorąco mi się zrobiło, więc ja w tym miejscu skończę ten odcinek. Żegnam się z wami i trzymajcie się. Do następnego razu. Pozdro. Cześć, hej!